Witam. Dzisiaj pokażę, jak prosto przygotować łososia z piekarnika bez smażenia w tłuszczu na patelni. Umyte, osączone dzwonka ryby opruszam solą i odstawiam na około godzinę czasu. Potem przygotowuję marynatę do ryby, bardzo prostą. Siekam troszeczkę ziół świeżych, szczypta tymianku, szczypta oregano, czombru. Do tego jeszcze dodaję sok z połowy cytryny, małą łyżeczkę miodu, łyżeczkę chrzanu, szczyptę papryki ostrej i płaską łyżeczkę papryki mielonej słodkiej. Do tego jeszcze jedną taką solidną łyżkę oleju sezamowego. Sezamowy do sosów i marynat nadaje się idealnie, ale oczywiście sprawdzi się każdy inny łagodny olej. Szczyptę soli, wszystko dokładnie mieszam i obtaczam w tym rybę. Potem rybę odstawiam w marynacie do lodówki na około 2 godziny czasu. Co jakiś czas zaglądam do łososia, żeby przemieszać razem z marynatą. Potem układam rybę w ceramicznym naczyniu, polewam resztą marynaty, okrywam folią aluminiową, żeby zmniejszyć parowanie, dzięki któremu ryba również zachowa soczystość. Koniecznie wstawiam do nagrzanego piekarnika, to najważniejszy warunek właśnie, żeby ryba była bardziej soczysta i nie wypłynęły z niej wszystkie soki. Piekę około 20 minut, potem zdejmuję folię i podpiekam jeszcze około 3-4 minut na funkcji grilla, żeby rybę troszkę przyrumienić, będzie ciekawiej wyglądać na talerzu. Rybę podaję z sosem ziołowym, który bardzo łatwo zrobić na bazie jogurtu, dodając do niego trochę oleju i natki bądź innych ziół. Do tego jeszcze surówka z białej kapusty, przepyszna. Zachęcam do subskrybowania kanału. Zapraszam na kolejne przepisy.